Ej, bez kitu, pan Mikołaj Sokół to jest nadredaktor i naddziennikarz i nadkomentator. Ja oglądam Formułę 1 na F1 TV, więc nie mam tej przyjemności oglądania wyścigów z komentarzem pana Mikołaja, tak na sumie jedna rzecz, bo ogólnie często mnie pytacie, skąd ja wiem te wszystkie rzeczy na temat Formuły 1. Bo wiecie, w końcu zawsze robię w pełni profesjonalne i rzeczowe materiały poświęcone temu sportowi i przez niektórych z was nazywany jestem nawet znawcą czy ekspertem. Co nie jest do końca prawdą, bo ja jestem zwykłym kibicem, dokładnie takim jak wy wszyscy, który to akurat tak się złożyło, że mówi to co myśli w internecie, a ludzie to oglądają. Niemniej jednak faktycznie na Formułę 1 poświęcam tygodniowo znacznie więcej czasu niż prawdopodobnie 99% z was. Bo czytam różne artykuły na temat F1, słucham różnych podcastów, oglądam najlepszych dziennikarzy, czy naturalnie czytam książki, bo to podobno najbardziej rozwijające jest. I niedawno miała premierę znakomita książka, która właśnie opowiada o Formule 1, ale z takiej bardziej zakulisowej strony. F1 Racing Confidential, zakulisowe historie ze świata Formuły 1. Autor. Raz jeszcze szybkie info dla moich patronów. Dzisiaj wrzuciłem na Patronite film o najdłuższym wyścigu w historii F1, czyli Grand Prix Kanady 2011. Więc po obejrzeniu tego filmu do końca, to idźcie se na Patronite obejrzeć tamten. A teraz odpowiem jeszcze na kilka bardzo istotnych i całkowicie poważnych pytań z mojego Facebooka. Mercedes wiedział czy nie wiedział? Zakładam, że chodzi o kwestię nielegalnie zbudowanych silników na sezon 2014. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda 500 000 funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Mercedes wiedział o planowanych zmianach w regulacjach technicznych silników na sezon 2014 wcześniej od pozostałych zespołów. Jest nawet taka wypowiedź Ecclestone'a, który zrobił tę słynną konferencję w Londynie, która rozpoczęła sezon 2014. On powiedział, taki zmęczony powiedział do swojego adiutanta: zrobiłem coś strasznego, ale imię Hamiltona pozostanie nieskalane. Gdyby ci odbiło i to tak bardziej niż teraz i przestałbyś kibicować Ferrari, to komu byś kibicował? Przede wszystkim, jakie kurwa i to tak bardziej niż teraz? Co ty typie sugerujesz? A odpowiadając na pytanie, to Astonowi Martinowi. I to nawet nie przez to, że stary hiszpański dziad to prawdopodobnie mój ulubiony kierowca na obecnym gridzie, ale ogólnie cały koncept tego zespołu mi się podoba. Że wiecie, przyszedł jakiś chłop z kupą hajsu, wie pewnie z miliard czy 2 miliardy dolarów na Formułę 1 i z dosyć słabego raczej zespołu zrobił zespół niesłaby. I przede wszystkim stworzył praktycznie od nowa zespół z poważnymi ambicjami na wygrywanie mistrzostw. Bo wiecie, każdy zespół mówi, że chce wygrywać mistrzostwa. Poza kurwa Haasem oczywiście. Ale no, z tych wszystkich zespołów, które mówią, że chcą, to wydaje mi się, że Aston Martin bierze to najbardziej na poważnie. Mówię tutaj o umowie z Hondą, próbie podjebania New Way'a z Red Bulla i tak dalej. I tak, oczywiście piszcie już swoje komentarze o akustyku Lensie. No tak, Lens niewątpliwie nie dorównuje do Alonso i tak, jest kulą u nogi. Jednak czy wypierdolą Lensa i wsadzą tam kogoś innego? Nie, chyba że sam młody Stroll nie będzie już tam chciał jeździć. Tak czy inaczej, nawet teraz, oprócz tego, że kibicuję Ferrari, to po cichu trochę kibicuję też Astonowi Martinowi. Czy masz w planach stworzenie Discorda poświęconego F1, gdzie będzie można stworzyć strefę kibica, komentując wyścig na żywo? Ogólnie często dostaję propozycje o to, żeby założyć jakieś dodatkowe media społecznościowe, bo na ten moment udzielam się na YouTubie, Facebooku i TikToku. Bo tylko z tych platform, tak prywatnie, powiedzmy, że w wolnym czasie korzystam. Z takiego Discorda to w zasadzie w ogóle nie korzystam i nawet nie wiem za bardzo jak to tam wszystko wygląda, jakieś kurwa serwery, kanały, nie wiem. Tak naprawdę Discorda używam tylko do rozmawiania z moimi patronami, bo przy odpowiednim progu na Patronite po prostu możecie se ze mną porozmawiać we cztery oczy na dowolne tematy. Jest też grupa na Facebooku dla moich patronów, tam też możecie dołączyć od odpowiedniego progu na Patronite i na tej grupie jest właśnie nasza mała strefa kibica, gdzie dyskutuję z wami na tematy ogólnie poświęcone Formule 1. Tam jest stosunkowo mało osób, co mi odpowiada, bo do każdego mogę podejść tak personalnie, odpisać, porozmawiać i wiadomo. Też dostawałem pytania, czy założę Twittera lub Instagrama, no i Twittera mógłbym, ale co bym tam dodawał? Prawdopodobnie dokładnie to samo, co na Facebooku dodaję.
a na Instagrama to z kolei dodawałbym dokładnie to samo co na TikToku, czyli po prostu shorty, reelsy czy kurwa coś tam. Może kiedyś założę Instagrama, ale tak bardziej poświęconego po prostu mojej osobie, a nie Formule 1 i może tam se będę jakieś zdjęcia czy przemyślenia wrzucał takie bardziej prywatne, niezwiązane z Formułą 1. Chuj wie, możecie napisać w sumie czy obserwowalibyście mnie na Twitterze lub Instagramie i napiszcie co byście chcieli tam zobaczyć wtedy. Czy F i ja to rasiści? Nie, z tego oświadczenia tutaj wynika, że jest wręcz przeciwnie. W ogóle chyba Formuła 1 nie jest zbytnio rasistowskim sportem. Bo jedyną rasistowską akcją, jaką jestem sobie w stanie przypomnieć, to jak na testach w Hiszpanii w 2008 jakaś grupka kibiców, w cudzysłowie, coś takiego odjebała. No i wiecie, z perspektywy kogoś mieszkającego w Polsce, to w sumie chuj, bo przecież blackface'y to w telewizji normalnie puszczane są u nas. Albo chyba już były. Ale na zachodzie, wiadomo, to nieprzyzwoite było. A tak poza tym, no to jeszcze jakieś zjeby na Twitterze czasami napiszą Hamiltonowi coś niemiłego i w sumie tyle, jeśli chodzi o rasizm. Oczywiście najlepiej by było całkowicie wyeliminować wszelkie oznaki rasizmu z Formuły 1, bo jest to absolutnie obrzydliwe, ale no, świat nie jest idealny. Tak abstrahując, to ja się w ogóle dziwię, że w Formule 1 rasizm jest tak bardzo piętnowany, i dobrze oczywiście, ale na przykład taki hejtyzm, to jest prawdziwe słowo, sprawdziłem teraz, już nie. Bo wiecie, rasizm to dyskryminacja czy, nie wiem, śmianie się z kogoś tylko z powodu na jego kolor skóry. A hejtyzm to dyskryminacja czy śmianie się z kogoś tylko z powodu jego wzrostu. A wiecie, z takiego Tsunody to przecież wszyscy ciągle się śmieją, że jest niski, łącznie z innymi kierowcami. A przecież on na swój wzrost nie ma kompletnie wpływu, tak samo jak na swój kolor skóry. A myślę, że prędzej by był przypał, jakby ktoś się śmiał z tego, że jest żółty, niż z tego, że jest właśnie niski. Znaczy wiecie, mnie ten hejtyzm nie rusza, bo sam mam 1,83 m, a jak dziewczyny pytają to 1,85 m, wiadomo. Ale no, to tylko taka ciekawa obserwacja. Że z jednych rzeczy, na które ludzie nie mają wpływu, czyli kolor skóry, broń Boże, nie można się śmiać, a z innych rzeczy, na które ludzie nie mają wpływu, jak wzrost, już można. Dobra kurwa, kończę, bo to jakieś filozoficzne problemy tutaj wyciągam, a to jest grupa o Fortnite. Bardzo dziękuję moim patronom, przypominam o filmie na temat Grand Prix Kanady 2011, który dzisiaj wleciał na mojego Patronite'a. I też dodatkowo chcę podziękować właśnie wszystkim moim patronom, którzy prężnie i aktywnie udzielają się na naszej grupie na Facebooku. Bo tam dyskutujemy sobie na tematy rajdów Formuły 1 i bardzo mi się to podoba. No, w tym filmie to tyle, nara.